Panowie, dziękuję za ćwiczenia, które się odbyły na terenie gminy Kcynia, z udziałem OSP Kcynia na terenie wodnym. Celem całej naszych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na akwenach wodnych. Mieliśmy możliwość sprawdzenia sprzętu deska lodowa i pneumatyczne sanie. Sprawdziliście, jak to wygląda w rzeczywistości. Czyli osoba, która znajduje się na akwenie wodnym, względnie w wodzie, należy ją podjąć błyskawicznie, czyli jak najszybciej. Czyli nawiązać kontakt, sprawić sprzęt i w tym momencie jak najszybciej osobę wydobyć, ewakuować z miejsca zdarzenia. Słuchajcie, przed nami ferie zimowe, więc jest to czas odpoczynku i dzisiaj właśnie byliśmy świadkami, jak strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie i strażacy z OSP w Kcyni ćwiczyli na wypadek takiej interwencji na lodzie. Oczywiście cały materiał Państwu zaprezentujemy, ale jednocześnie jest apel, żeby na takich akwenach, które są za mną, a w Kcyni ich nie brakuje, czy też w innych miejscowościach, jednak się nie bawić, nie wchodzić. Lód jest pozornie gruby, ale wszystko grozi takim bardzo dużym niebezpieczeństwem załamania lodu. Pamiętajcie, feria przed nami, abyśmy się wszyscy bezpiecznie bawili, aby nie było żadnych nieszczęść, szczególnie uwagi do młodzieży i do wędkarzy. Uważajcie na siebie i nie wchodźcie na lód.